tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Lepiej się do tego. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. To się... Ludzie zależy. Czekaj. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Zapewne masz rację. Zawsze to samo. Czekaj, tu się nic nie pakuje. Czekaj, kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. nauczą. Ludzie zawsze gadają. Za Gomeza! Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Naucz mnie sprawniej posługiwać się jednoręczną bronią. Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności, pamiętasz? Świetnie. Teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu 2 ciosów wykonaj obrót. To powinno zmylić twojego przeciwnika i pozwolić ci wyjść na dobrą pozycję do następnego ataku. Wtedy wyprowadź następne cięcie z prawej strony. I znowu do przodu. Pamiętaj, trening czyni mistrza, więc najlepiej weź się od razu do roboty. Zapewne. Tylko zachowaj to. To nie mój problem. Za Gomeza! Ludzie zawsze gadają. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa! Proszę, weź te 3 porcje! Ludzie zawsze gadają. Za Gomeza! Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. Gadajmy lepiej o czymś innym. Musisz uważać, że to Za Gomeza! Udało mi się. Zostałem przyjęty do obozu. Gratuluję, chłopcze. Dobrze ci radzę. Trzymaj się blisko Diego. Do Gomeza lub Kruka idź tylko, jeśli masz coś naprawdę ważnego do powiedzenia. Jak się masz? Nowy obóz nie sprawia nam zbyt wielu kłopotów. Bardziej martwią mnie te świry z sekty. Jeśli myśli... To nie mój problem. To nie było zbyt moje. Niektórzy nigdy się nie da. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem, dokąd chcesz iść, ale... Ha! No, ale mu pokazałeś! Za Gomeza! Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. Ej, stary! Czemu mnie bijesz? Co ci takiego zrobiłem? Za chwilę znowu ci przyłożę. Bardzo lubię to robić. Jakiś świr z ciebie, czy co? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Tylko zachowaj... Witaj! Witaj, przyjacielu. To nie mój problem. Pewnie masz... to zawsze to samo. Mam już dość tej paplaniny. Pewnie masz rację. Dzisiejszej paplanikiem nie można polegać. Nie daj wierzyć w wszystko. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Czekaj. Dzisiejszych... To się chyba nigdy nie... Musisz uważać na to, co mówisz przy okazji. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Za Gomeza! Pokaż mi swoje towary. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Myślałem, że to się już skończyło, ale nie chciałbym być w jego skórze. To już się więcej nie powtórzy. Załatwiło się inaczej. Lepiej się do tego nie mieszać. Zapewne masz rację. To się chyba nigdy nie skończyło. Jeśli myślisz, że nie powinieneś wierzyć we wszystko, lepiej się do tego nie wierzą. Mam już dość tego badania, nigdy się nie nauczę. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Myślałem, że jeśli myślisz, że... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Jeśli myślisz, że... Za Gomeza! To się już... Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Skończ tę paplaninę, co? Myślałem, że to się już skończy. Mam już dosyć tej paplaniny. Ja tam się nie mieszam. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nie chciałbym być teraz w jego Nie skórze. Powinieneś wierzyć we wszystko. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jeśli myślisz, że... Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Zapewne masz rację. Zachowaj to dla siebie. Może... To nie mój problem. Czekaj. To się już nie powtórzy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Tylko zachowaj to dla siebie. I lepiej powinni wiedzieć. Łapy precz! Nie powinieneś wierzyć... Myślałem, że to się... Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Czek, pogadajmy. Kiedyś takie sprawy... Tak się więcej nie lepiej się w nic nie pakować. Pogadajmy lepiej o czymś... Za Gomeza! Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. To już się więcej nie powtórzy. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. Jeśli myślisz, że mam już dość w dzisiejszych czasach, nie masz racji, więcej jak powtórzać. Od co? To się już więcej musi być dzisiejszy. Myślałem. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować.